Hej moi drodzy, witam was bardzo, bardzo serdecznie, z tej strony Lipki, a dzisiaj ponownie znajdujemy się w The Great Ace Attorney Chronicles. Mała uwaga, przepraszam, tak, była drobna przerwa znowu. Postaram się już teraz wrócić całkowicie na te takie regularne tory i wrzucanie, ale dlatego, że wszystko się dzieje naraz, przeprowadzka i tak dalej, sami rozumiecie, jeszcze jestem w połowie po prostu tu, w połowie tam i się 10 tysięcy rzeczy dzieje naraz, tak więc wybaczcie, jeśli będą znowu jakieś drobne przesunięcia czy przerwy. Postaram się niemniej nagrać teraz materiały na najbliższe 2 tygodnie, od momentu, kiedy wy to oglądacie, żeby po prostu mieć to i móc wam wrzucać podczas, kiedy ja będę w pracy przenosił się i robił wszystko inne, co jeszcze muszę zrobić, ponieważ tego trochę jest. A tymczasem wróćmy już do samej historii. Skoro się już wyjaśniło to, co miało się wyjaśnić. Okej, wychodzi na to, że Evie jest w stanie zapłacić za to, co się stało. Już teraz zapomniałem, co tutaj się stało. Ona chyba chciała, żebyśmy znaleźli męża, jak dobrze pamiętam. I twierdzi, że pieniądze nie grają żadnej roli. Ja chciałbym zauważyć, że... Przepraszam, że tak wracam cały czas do tego, co oni tutaj mówią, ale Sean właśnie stwierdził, że pieniądze i bogactwo to... nie mają dla mnie żadnego znaczenia jakby, tak, jeśli mam to szybko przetłumaczyć. Zaoferowanie mi sprawy do rozwiązania jest nagrodą samą w sobie. Sean, ja chcę ci przypomnieć, że ty potrzebujesz pieniędzy na opłaty czynszu, tak jak ja w tym momencie. Ja mam minus 100 funtów na koncie, bo... Znaczy jeszcze nie mam, ale będę miał, bo... Tak, nieważne. Dziwnie to, że Evie nas nie poznaje, bo jestem pewien, że ona była była ławnikiem podczas poprzedniej rozprawy, czy 2 rozprawy temu. Więc powinna nas kojarzyć. Wydaje mi się, że... Nie, czekajcie, co ja gadam. Poprzednia rozprawa przecież była naszą pierwszą od pół roku, to może dlatego zdążyła zapomnieć. Ale... Ale bardzo interesującą rzeczą jest to, że... Kurczę, liczę, przepraszam was za moje gardło. Każe wrócić do naszego lokum, prawda? Do tego poddasza naszego. Patrząc na to, że tutaj chciała w pełnej jakby konfidencji z nim porozmawiać. W pełnej jakby skrycie, tak? Tylko z Sean'sem. Więc jestem w szoku. A najpierw niech nam powie o sobie. O, i widzicie właśnie, Riono zwrócił uwagę na to, że dość niedawno się spotkali. Okej, James to odebrał jako podryw, spoko. A jednak, to było niedawno, okej, czyli to jednak z poprzedniej rozprawy, miałem rację. Dobra. Przez chwilę myślałem, że 2 rozprawy temu i wtedy by to miało więcej sensu, że ona mogłaby nawet nie pamiętać, ale z tego co widzę, jest wszystko w porządku. Tak, moi drodzy, spokojnie, mam herbatę, więc będę się czasami zamykał. O właśnie, o nie, zapomniałem wam powiedzieć. Mamy teraz naszego uroczego przyjaciela, to jest Lisek, to jest prawniczy Lisek, tak. O, dobra, będzie tutaj siedział. Mamy prawniczego Liska. To jest, jeśli kogoś to bardzo interesuje, to jest pluszak z małego księcia, to jest ten taki lisek właśnie z tego domu, prawniczego liska. Przepraszam, okej, on tutaj będzie siedział przez następne 2 odcinki, ja nie daruję wam tego. To jest tak głupie. To jest tak głupie, ale to jest typowy ja, tak? Jakby nie mam gdzie go już ułożyć, więc on będzie tutaj nam siedział. Jako, że nie mogę mieć normalnych zwierzaków, bo mnie na nim nie stać, pewnie bym je zagłodził szybciej niż samego siebie, to... Mamy pluszaka, który będzie nam tutaj towarzyszył i będzie naszym pomocnikiem. To jest tak głupie, ja sobie wyobrażam, jakie by były memy, gdybym był kimś popularniejszym w życiu. Dobrze, ale idziemy dalej. Nie wiem, czemu mnie to bawi po prostu. Czekaj, co ona powiedziała?
O nie, bo one cały czas myśli, tak jak Chomsky powiedział, one cały czas myśli, że jesteśmy troszkę przygłusi, w sensie, że nie do końca dobrze wszystko słyszymy. A widzę, że Lisek niestety jest trochę za tej, za Phoenixem się kryje. Dałbym go na drugie ramię, a wtedy kryłby się za mikrofonem, więc zostawmy go tutaj, tak jak jest. Nie wiem, czemu mnie to bawi. Dla mnie to jest po prostu tak głupio zabawne i nie jestem w stanie powiedzieć nawet czemu. Nie, wydaje mi się, że to jest trochę takie jak właśnie piraci, którzy mieli papugi na ramionach, w sensie tak byli portretowani, albo jak ktoś ma na przykład jakieś inne zwierzęta typu koty i te koty przechodzą, prawda, po krześle, albo skakują im na kolana, albo coś podczas nagrań czy streamów, to właśnie to mi się kojarzy z tym. I mamy takie opluszowe kuliska, o nie, które wygląda co najmniej dziwnie, jak się na niego patrzy z perspektywy frontalnej. Dobrze, dowiedzmy się tymczasem trochę o jej mężu. Ja wam mówię, to będzie wasz główny punkt skupienia przez połowę tego odcinka i następnego odcinka przynajmniej. O, mamy fotografię tego mężczyzny. Nie wiem czemu, powiem wam, że z czymś albo z kimś mi się kojarzy ta osoba. W sensie, wizualnie mam wrażenie, że już gdzieś taką osobę widziałem. Możliwe, że dlatego, że część Brytyjczyków ma jeszcze dosyć podobne fryzury, czy może kształt twarzy, nie jestem wam w stanie powiedzieć. Mam wrażenie, że po prostu gdzieś tę twarz bardzo podobną widziałem, tylko że w rzeczywistości. Już 15 lat są razem. Okej, tak. Nic tutaj nie ma specjalnego powiedzianego, po prostu jest komentarz a propos jej stanu majątkowego ze strony Szłomca. Wybaczcie za moje gardło. On sobie trochę umiera. Dobra, nic tutaj naprawdę ciekawego, moi drodzy, nie ma. Po prostu założenia tego, co się mogło stać, nie mam żadnego komentarza wobec tego, niestety. Ciekawe, w sensie właśnie to chciałem powiedzieć, to samo co Soryuno, że jest to dosyć niespotykane, ponieważ tutaj zostało stwierdzone, że on jest jakby strażnikiem w więzieniu, w sensie zostało użyte słowo warder. Po prostu jest strażnikiem, tak jak było wspomniane w więzieniu i czy stróżem ewentualnie w więzieniu i po prostu niespodziewane jest to dla mnie, dlatego że jego zarobki są, bo jakby widzimy tutaj jaką ona ma modę, znaczy w co się ubiera, jak jest wystrojona, również było wspomniane, że przychody tegoż mężczyzny są wyższe niż potrzeba, żeby zapewnić im dobre życie. Zastanawiam się, skąd się wzięły aż tak wysokie zarobki? To jest bardzo interesujący wątek. A, okej, okay, Chief Warder. To ma już troszkę więcej sensu. Ojej, bo jest takim jakby głównym szefem szefów, tak? Jeśli chodzi o tę sekcję. O sekcję tych strażników. Możliwe, że, chociaż no powiedziałbym, że możliwe i niemożliwe też, zarazem trochę, że ewentualnym aspektem jego śmierci mogłaby być tutaj, prawda, zemsta z czyjejś strony, w sensie ktoś mógłby się na nim próbować zemścić ze względu na to, że no był jednak, jest on związany poniekąd z policją. Żeby być strażnikiem więzienia, też trzeba przejść przez szkolenie policyjne, jestem tego niemal pewien. To nie jest tak, że to jest osoba, która pracuje gdzieś w ochronie, tylko rzeczywiście tam trzeba mieć odpowiednie papiery, szkolenie policyjne, przejść wszystkie te checks. W ogóle miałem tutaj u mnie w mieszkaniu, wynajmowała osoba pokój i ta osoba właśnie też była strażnikiem w więzieniu, więc... Znaczy, wcześniej była strażnikiem więzienia, potem ta osoba przerzuciła się na kulturystykę i została trenerem personalnym.
ale... Chodzi mi o to, że trzeba po prostu przejść przez bardzo wiele rzeczy, żeby jakby dostać dostać się do tego zawodu. Stąd... stąd też moje założenie, że ewentualnie kojarząc go, ktoś po wyjściu z więzienia mógł spróbować się na niego na przykład zaczaić. Oczywiście to jest pewnie tak nie będzie, bo to było zbyt proste. Natomiast jest to wciąż jakieś tam ewentualne założenie. W ogóle Berkeley, tak przy okazji, to jest też nazwa jednego z banków tutaj w Wielkiej Brytanii. Zaraz obok HSBC, Lloyds'a, NatWest i Santandera. To jest chyba jeden z największych banków. Chyba niczego nie pominąłem. HSBC, NatWest, Berkeley, Lloyds. Tak mi się wydaje, że te cztery banki są jednymi z największych tutaj w UK. Tak, chyba tak. Czy ja dobrze powiedziałem, czy jest HSBC? Czy HBAC? Ojej, nie pamiętam teraz. Nieważne. To nie ma dla mnie jakiegoś wielkiego znaczenia, jakby nie jestem... To nie jest moja działka gdzieś, więc jakby nie interesuję się tym specjalnie. Tak, oczywiście zbieg okoliczności, że on był akurat strażnikiem w więzieniu, gdzie był zabity profesor, tak, został stracony profesor. I tak dalej, i tak dalej. Cóż za przypadek po prostu. A ja widzę, że tutaj Ryuno sugeruje, że to ma jakieś powiązanie z poprzednią sprawą, czyli może jednak to nie jest zemsta ze strony jakiegoś tam przestępcy, tylko może to będzie jego zniknięcie, czy śmierć ewentualna, bo jak wiemy z intra, prawdopodobnie tutaj on zmarł, czy został zabity, zamordowany. Prawdopodobnie to będzie miało związek z poprzednią naszą sprawą i z panią Sight i całym tym ambarasem, który miał miejsce ostatnio. Będę musiał jakoś tego liska przestawić na następny odcinek, ale to dopiero przy następnym odcinku. Na razie niech sobie tak leży i będzie mi spadał co 5 sekund. O tyle dobrze, że nie muszę praktycznie tutaj ruszać rękoma. Więc on może sobie tam siedzieć grzecznie i utrzymuje równowagę w miarę. Okej, czyli ona twierdzi, że jej mąż jakby czasami spędza noc poza domem i nie jest to nic jakiegoś niesamowicie nowego, a zaginął wczoraj. W cudzysłowie zaginął, no ale dobra, no wiecie, jeśli byłaby to taka sprawa, to przyjmę ją, no spoko, jakby zapłaci mi i ja mam z tego zysk, jak się mąż znajdzie, to się znajdzie, super, a jak nie, no to przynajmniej od razu szybko zaczniemy go szukać, bo jeśli... Problem ze zniknięciami czy porwaniami jest taki, że im szybciej zacznie się szukać, tym lepiej, najczęściej, bo wciąż są najświeższe ślady. Mówię tutaj i o dawnych sprawach, i o dzisiejszych sprawach, pomimo że nasza technologia się rozwinęła, nadal im wcześniej, tym lepiej. Im wcześniej zaczniemy szukać, tym lepiej. Tak samo jak mitem jest to, że trzeba czekać 24 godziny, żeby zgłosić czyjeś zaginięcie. Ja ten mit poniekąd, w sensie ten mit został na tyle utrwalony, że nawet ja myślałem, że tak jest. Okazało się, że nie jest, co mnie troszkę zaskoczyło. Ale z drugiej strony, no nie dziwi mnie to, z drugiej strony jest to w miarę sensowne, że nie trzeba czekać za 24 czy 48 godzin, żeby zgłosić czyjeś zaginięcie. Jest to po prostu interesujące. Co on powiedział daily do Sholmesa? Muszę
muszę przyznać, że tej jakby z perspektywy tego świata ja trochę rozumiem, dlaczego policja jakby kazała jej wrócić do domu i poczekać, bo pamiętajmy o tym, jak tutaj zajęta jest policja, tak jak w tym świecie jest zajęta policja, że nie mają w ogóle ludzi, że mają problemy, no, problemy kadrowe, że ci ludzie są tam cały czas zmęczeni, chodzą praktycznie po ileś tam 10 godzin, po ileś tam 10 godzin dziennie, po ileś tam 10 godzin tygodniowo. Że crime rate jest bardzo wysoki, więc jest to zrozumiałe, dlaczego to odrzucili. Z drugiej strony, no, może nawet nie powinni, nie wiem, jakie tam jest prawo w tej grze pokazanej, nie wiem, jakie też było prawo brytyjskie w tamtych czasach, to jest, pamiętajmy, rok 1800 któryś, tam chyba 51 był na tej gazecie, czy gdzieś okolice tego, to nadal jakby prawnie nie wiem, jak to wygląda, ale no. Dobrze, że się zgłosiła w sumie do Sholmesa. Tak czy inaczej. Nie znam, czy... Właśnie chciałem zapytać to, o to, co w sumie wnioskę tutaj stwierdził. Czy Sean tutaj, on jakby znając trochę lepiej, może nie wiem, tę kulturę tych ludzi, to on próbuje to jakoś zmanipulować tą kobietą, tą kobietą, żeby ona zapłaciła mu tak naprawdę więcej, niż on by sobie normalnie zażyczył. W sensie tymi swoimi słodkimi słówkami i tak dalej, takim wiecie... że o, tak, spokojnie, ja to robię z czystego serca i tak dalej, tak? Zastanawiam się, czy to jest jego próba, bo ciężko jest mi stwierdzić. W ogóle też jestem ciekaw, jak to wygląda w kwestii bycia hojnym, bo czy rzeczywiście jakieś badania są na zasadzie, czy jeśli ktoś zaoferuje, że zrobi coś za darmo, czy nie będzie chciał za dużo, to czy wtedy otrzyma hojniejszą jakby nagrodę finalnie? Wiecie, chodzi mi o to, jakie, które podejście będzie bardziej zyskowne. Wydaje mi się, że jednak bardziej zyskownym byłoby stwierdzenie, okej, ja chcę tyle, a tyle i koniec, tak? I finalnie po prostu wycena swojej pracy odpowiednia. Bo inaczej, to zależy, że na jakichś ludzi trafimy, ale zazwyczaj trafiamy na ludzi, którzy są oportunistami, to ja. I po prostu nie zapłacą albo zapłacą mało, jeśli ktoś mi powie, że nie trzeba za dużo płacić. I w sumie ja robię w drugą stronę, tak? Ja też często robię rzeczy za darmo albo za pół darmo, bo praktycznie za jakieś grosze, kiedy tylko trzeba na przykład, nie wiem, dokupić części i robię to tylko za to, żeby jakby móc kupić części. Więc i tak finalnie robię to za darmo. Niejednokrotnie spędzając na tym długie godziny i może powinienem zacząć, nie wiem, jakoś podchodzić do swojej pracy inaczej, ale to też jest tak, że często robię rzeczy dla innych ludzi, po prostu, których znam i uważam, że to jest po prostu spoko, żeby coś zrobić raz na jakiś czas, tym bardziej jeśli nie mam jakiegoś, wiecie, twardej daty oddania tego, czy że trzeba to zrobić na już. Jeśli coś trzeba zrobić na już i rzeczywiście bardzo by mi to weszło w grafik, czy nie mógłbym przez to czegoś innego zrobić, to bym rzeczywiście poprosił jakąś zapłatę, o jakiś po prostu zysk z tego. A jeśli nie wchodzi mi to jakoś bardzo w paradę, nie jest dla mnie jakimś wielkim problemem, żeby to zrobić. I jest to też, bo często to są jakieś takie nowe rzeczy, dzięki którym się czegoś uczę. Ja podchodzę do tego bardziej na zasadzie, okej, to jest jakaś tam nauka. Nie będę żądał wypłaty, ale też nie dam jakiegoś takiego terminu końcowego, ani nie dam gwarancji tego, że to będzie działało, czy że uda mi się to zrobić jakoś ultra dobrze. Nie wiem, to jest moje podejście. Tak długo jak nie robię w tym jakoś ultra profesjonalnie, to myślę, że nie będę wychodził z tym, żeby żądać pieniędzy jakichś większych. Bo po prostu lubię, jak coś lubię robić, to robię, tak? Tyle. Ciężko jest mi, moi drodzy, to wszystko przekazać tak krótko i też nie chcę za bardzo przedłużać tej mojego gadania, ze względu na to, że już ostatnio wystarczająco to zrobiłem, plus ja teraz staram się nagrywać odcinki relatywnie szybko, aby móc po prostu wyrzucić te ileś tam naście odcinków w najbliższym czasie. Aby móc potem móc się spokojnie przenieść i nagrywać już w nowym miejscu. Thank you.
Okej, pożegnaliśmy się z nią. Nie wiem, co mam tutaj powiedzieć, szczerze mówiąc, bo nic ultra ciekawego się nie dzieje, w sensie, no, rozmowa o, znowu, czynszu, który muszą zapłacić i że dał tej kobiecie trochę nadziei na to, że coś się zmieni, wow. Nie zostaję nad cały czas tym, jakby, nie mamy za dużo informacji nawet o tym, co się stało z jej mężem, gdzie był i tak dalej. W sumie teraz tak zauważam, że rzeczywiście Dreber o tym wspominał. Szkoda, że nie wyłapałem tego Barclay Prison. Była z nim związana 10, przepraszam, 15 lat, zakładając, że on był tam od przez ten cały czas był tym, może nie Chief Guardem, ale czekaj, to nie był Chief Guard, to był Chief Warder. To jeśli nim był już te, chyba bodajże 7 lat temu, to była ta akcja z profesorem. Nie, co ja gadam, to było 16 lat temu. On musiałby tam zacząć pracować mniej więcej, jeśli by tam cały czas był oczywiście. To musiałby tam zacząć pracować w momencie, gdy profesor został już skazany. Chyba tak. Oczywiście ojciec Kazumy, ale... Ojej, teraz mi się wszystko miesza. Bo nie pamiętam... Nie, to było mniej niż 16 lat temu. 16 lat temu to wyjechał ojciec Suzato i on tam spędził w Wielkiej Brytanii chyba 5 albo 6 lat, to już tam teoretycznie mógłby pracować. Zakładając, że on się oczywiście z nią związał już w momencie, kiedy, tak jak mówię, był tam w więzieniu i był tym strażnikiem. Ojej, dobra, niech nam się jeszcze raz to ułoży na spokojnie w kontekście chronologii, bo mówię, ja się troszkę pogubiłem. Zdążyłem zapomnieć po prostu, moi drodzy, wybaczcie. Czemu on się tak przejmuje swoimi włosami teraz? Aha. Czyli wszystko jak zwykle zostało na naszej głowie. Uwielbiam. Uwielbiam, dobra. Idźmy do jego biura. Zobaczymy, co tutaj się nam uda znaleźć i jakie będą tegoż konsekwencje. Nie wiem, czy widzicie jedną rzecz, która bardzo rzuca się w oczy, mianowicie ten zegar. Myślę, że ten ptak nie jest żywy. Jest wypchany najwyżej, bo jeśli taki ptak byłby trzymany w takiej klatce, ojej, ja mu bym bardzo współczuł. O, piękna blizna z tyłu głowy. Ładnie szyta też widzę w dwóch miejscach. Ciekawe jest to, że to ma jakby szycie na czubku głowy. O, w ogóle to jest ciekawe. Jeśli zastanawiam, jak bardzo trudne jest szycie na czubku, w sensie na czubku głowy, generalnie przy czaszce tutaj na górze głowy. Bo no, skóra tam nie jest specjalnie gruba.
bądźmy szczerzy, jakby tutaj, moi drodzy, na głowie, przy właśnie w okolicach czaszki, ta skóra jest dosyć, dosyć cienka. I szycie tego musi być dosyć problematyczne. Mogę, ten pan też kogoś mi przypomina. Ja się nazywa Barry Cadin. A też widzę, że bliznę przez prawą brew. Staram się znajdować jeszcze jakieś charakterystyczne cechy. Jestem ciekaw, co czy ta tutaj przypinka, którą ma. Bo ona też widzę, że jest na pasku. Czy to jest jakaś przypinka sugerująca jego stopień w więzieniu? Bo prawda, to są takie jakby kraty. Bardzo prosta przypinka, ale sugerująca coś. I to samo zobaczcie na jego pasku na dole. Też ma bardzo podobny wzór z tymi trzema kratami akurat w tym wypadku. Na pasku, chyba że się okaże, że to nie do końca to. Okej, chyba niespecjalnie mi się podoba to, co się stało z profesorem i... Chyba nas nie lubią przez to. Znaczy nas, no z Riona w sumie. To jest w ogóle, nie wiem jak to czytać, nie wiem co to jest za akcent za bardzo. Jak, kiedy tej Kaylin używa I like to be so direct. Nie mam żadnego pojęcia. Pierwszy raz się spotykam z tego typu wypowiedzią. Nie wiem do końca jak to przeczytać. Może jakbym to usłyszał, to byłbym to w stanie gdzieś połączyć z jakimś akcentem, ale szczerze mówiąc nie bardzo. Powiem wam jedną rzecz. Nie mam żadnego pojęcia jak brzmi walijski. W sensie bardzo, bardzo mam niewielkie pojęcie, więc jeśli to jest coś na przykład w połączeniu z językiem walijskim czy z akcentem walijskim, to nie będę wam w stanie tego przytoczyć. Bo wiecie, jak się to czyta. No tak, to było dosyć oczywiste. No było 10 lat temu, okej, czyli miałem rację, że 10 lat temu, a 16 lat temu... 16 lat temu przyjechał, a 10 lat temu się to stało. Okej, czyli dobrze pamiętałem w miarę. A, oczywiście te starego typu kajdanki. Nas wyrzucił, ale... Jak ona nie będzie mogli się rozejrzeć tutaj? Chyba, że za to coś wymyśli. Ktoś wspomniał gubernatora? Jeśli dobrze rozumiem, governor. Governor to jest gubernator. Jedina. O, okej, okay, widzicie. Jest fajnie, podoba mi się, że jest ta reakcja, że kiedy ja chcę obejrzeć, to on nawet nam nie pozwala, wiecie, spojrzeć na coś, tylko od razu już macha tymi kajdankami. Dobra, musimy się stąd przenieść. Zastanawiam się, czy może to jest, to było u Lorda Strongharta. Czekajcie, nie, tak źle kliknąłem. Nie, okej, okay, to nie u niego to wypadło, więc czyżby może... Powiem, że nie pamiętam, żeby ktoś wspominał Kaylina, ale najwyraźniej chyba wspominał i wychodzi na to, że jest to ojciec Suzato tutaj. A czegoś widać nie, jest tylko ojciec Suzato. Ja się zastanawiam, czemu on czeka w ogóle w holu wejściowym, a nie na przykład w swoim pokoju. Hmm.
Znaczy, no mówię, zastanawiam się, dlaczego on siedzi w holu, bo jakby to nie jest takie... Dlaczego? Po co? Przecież to jest miejsce, jakby, to jest jakby taka poczekalnia, to nie jest żadna restauracja, czy jakieś takie miejsce do odpoczynku per se. Więc... No ja osobiście bym siedział po prostu w pokoju, dlatego że jest to bardziej prywatne i moje miejsce, jeśli można tak powiedzieć. Ale... Nie wiem, no nie wiem, po prostu zastanawiam się po co, dlaczego. Co? Z tego co zrozumiałem, to pan Mikotoba musiałby nam pomóc, jakby pogadać z tym gubernatorem. Ale co właśnie mnie rozbawiło, to to, jak że stwierdził, że niestety w tym momencie jest bardzo, bardzo zajęty. O czym Junoska dodał w myślach, zajęty piciem kawy na komfortowym jakby siedzisku, chyba tak można było to dosłownie przetłumaczyć. Nie wiem, bo może się pomyliłem tutaj ze słownictwem, ale no. Oczywiście. Też podoba mi się to, że jest takie zburzenie tej czwartej, znaczy może nie czwartej ściany do końca, ale to, że tej Ryuno na przykład myśli, że znaczy myślał po prostu o czymś i Mikotoba go jakby przejrzał i podoba mi się to, że to stwierdziła, że Narahodo jest beznadziejny w ukrywaniu swoich przemyśleń. Ich myśli, bo ona niejednokrotnie też nam te myśli jakby czytała, pomimo że czegoś nie powiedzieliśmy. O, Mikotoba nam pewnie napisze jakieś polecenie, czyż nie? Okej, powiem, że chciałbym zobaczyć to teraz, bo to jest rzecz, którą będziemy mogli przejrzeć, jak zakładam. No i proszę bardzo, wrócił do picia kawy i oglądania, czytania gazety. Zobaczmy, co jest napisane. This dark city young man is not the least bit untrustworthy. Pięknie. A coś jest z tyłu? O! Blackbird Line, czyżby to było... Czyżby to był jego bilet? Powrotny? Nie powrotny, przepraszam, nie powrotny, tylko bilet, dzięki któremu tutaj przypłynął. Widzimy, że mamy tutaj miesiąc dziewiąty, czyli dziewiąty... dziewiąty, czyli wrzesień. Numer na statku chyba 109, jak dobrze rozumiem, albo 103, ciężko mi powiedzieć, jaka tam jest cyfra. Próbuję z tego coś jeszcze wyczytać, ale jest to wszystko. A tam dzień był, okej, okay, bo oprócz tego miesiąca, bo widzę, że tutaj właśnie przeczytała to, co za to, jak zakładam. Yokohama Departure, 11 September. Tak, bo rzeczywiście mamy ten dzień. Ja zastanawiam się, czy to jest dzień, rzeczywiście tam, czy tam jest 11, czy tam jest inna cyfra. Powiem wam, że ciężko z tego cokolwiek wyczytać. To jest chyba dosyć logiczne. Ale nie widzę daty przy płynięcia. Tam było powiedziane, że miał przypłynąć pierwszego. Powinien być pierwszy 11 jeszcze gdzieś na tej kacze, ja tego nie widzę. Najmniejszą, w sensie na tym bilecie. Też podoba mi się to, że ma urwany ten kąt. Ten róg swój. Tak jak się kiedyś po prostu przerywało bilety, żeby wiecie, ustalić, czy osoba jakby ma prawo wejścia. W sensie przy wejściu się urywało fragmenty biletu, żeby potwierdzić, że o, tak, jest zużyty. I został też sprawdzony przez kogoś z obsługi. Teraz no mamy, w większości już są elektroniczne bilety w 90%, więc
Jestem ciekaw, czy to coś zmieni w ogóle. To, że to przeczytaliśmy. Tutaj było... To było a propos tego bycia rudym. I poza tym... Patrzę jeszcze na jego strój, albo na niego jako osobę, ale kurczę, niczego tutaj nie widzę, będąc szczerym. To, co mnie zastanawia, to jest tutaj jedna taka jakby smuga w tle. W tym miejscu, które teraz otaczam. Zastanawiam się, czy to jest jakieś drzewo, czy to jest jakiś budynek, bo bardzo słabo to widać. Jakby jest mega rozmazane. Wydaje mi się, że to może być jakaś katedra albo coś, ale wątpię, by to miało jakiekolwiek znaczenie. Po prostu zauważyłem, że coś takiego istnieje. Dobra, moi drodzy, jeszcze próbujmy szybciutko przelecieć się do więzienia. Pogadać z tym gubernatorem. Governor wydaje mi się cały czas, że to jest gubernator, ale... Możliwe, że się pomyliłem. Musimy chyba zaprezentować ten bilet. Czym wie, tę polecajkę. Okej, dobra, czyli to jakby wszystko rzeczywiście rozwiązało. Co to za... Oni w więzieniu mają ciasteczka w kształcie kajdanek. Jest dobrze. Zaczyna się naprawdę cudownie. Znaczy to są tea biscuits. Czyli takie ciasteczka po prostu herbatniki, no. Generalnie. No cóż, musieliśmy wrócić po prostu do hotelu. Wróciliśmy tutaj, że mamy wszystko, całą policję, wszystko mamy załatwione. Więc teraz już powinno być dobrze. Przez to straciliśmy jednak trochę czasu. No, Heidi nawet nie był świadom tego, że jakby została zgłoszona sprawa zaginięcia pana... Na F on się nazywał. Czekajcie, pozwólcie, że sprawdzę. Czyli Daily to był ten. Okej, dobra, czyli to było jego imię. To chodziło o imię. Wiecie, zanim, dlaczego ona powiedziała, w sensie pani Ivy, powiedziała Daily na Chomsa. A ona nie powiedziała tak na Chomsa, tylko to jest po prostu jej imię i męża. Dziwię się, że jeszcze po prostu on nie wie o zaginięciu pana Vigila. Jakby, że nie jest tego świadomy. On może powinien być na przykład dzisiaj w pracy czy coś i nie przyszedł. Cokolwiek. O, i w ogóle stwierdził, że też nikogo nie brakuje. Interesujące jest to, że on nawet o tym nie wie. Pomimo, że jakby to jest no jednak chief, nie chief governor, tylko chief warden, czy jakkolwiek tam jeszcze ta jego okupacja, w sensie zawód brzmiał. Dobra, moi drodzy, a w tym miejscu skończymy jakby, to jest taki dobry punkt, żeby rozpocząć następny odcinek od dalszych rozmów, od dowiedzenia się, cóż tutaj ciekawego się wydarzy, jakie będą dalsze losy tego szpana, może jakie poszlaki otrzymamy.
A tymczasem dziękuję wam bardzo za uwagę. Mam nadzieję, że wam się podobało. Mam nadzieję, że Lisek tutaj zostanie troszkę lepiej umocowany gdzieś na następny odcinek. Może nie wiem, dam go sobie na głowę czy coś. Tak, o, to będzie idealne. To będzie tak głupie. Do po prostu potęgi. Może mi się uda go jakoś tam utrzymać. Chociaż pewnie nie. Nie, dobra. Wiesz co, nie. Niech będzie po prostu na ten odcinek, tylko już go zostawię. Bo on po prostu cały czas spada. Nie mogę zobaczyć, jak ulokować. Ale dziękuję wam za uwagę. To będzie nasz towarzysz po prostu podczas wszelakich rozpraw. Będzie nam podpowiadał, co zrobić. I dziękuję wam za uwagę jeszcze raz, po raz trzeci. Do zobaczenia, do następnego. Mam nadzieję, że już jutro i na razie.